Witajcie, kochani, niech Chrystus będzie uwielbiony w naszych sercach. Czas się wypełnił i blisko jest już Królestwo Boże, a ostatnie wydarzenia unaoczniają mi to coraz pełniej. Dziś pragnę podzielić się z wami swoim sercem, będzie to dużo wątków, ponieważ jak zauważyliście, w ostatnim czasie nie pojawiały się żadne filmy, ponieważ wraz z Chrystusem przeżyłem dogłębne nawrócenie i pragnę się tym z wami podzielić, ponieważ te refleksje i te wnioski, które Pan Jezus w moim sercu złożył, są dość ważne. Na samym początku pragnę was przeprosić za to, że nie głosiłem całej Ewangelii. Wielokrotnie sprzedawałem Pana Jezusa, mówiąc tylko o rzeczach, które mógłby On nam dać i które nam daje. Mówiłem o sprawiedliwości, mówiłem o miłości, mówiłem o miłosierdziu, o Jego dobroci. I to jest słuszne, ponieważ powinniśmy o tym mówić jak najczęściej. Mówiłem o tym, że On zabiera lęk, zabiera strach, zabiera wstyd, poczucie gorszości, potępienia i poprawia nasze samopoczucie generalnie głęboko wewnątrz nas. I to nie jest nic złego. To nie jest kłamstwo. Jezus Chrystus zmienia całe wnętrze człowieka i On jest Bogiem, który daje tak niesamowity pokój serca, że to jest po prostu fakt. I warto o tym mówić i warto to głosić, ale to nie jest celem i to nie jest źródłem głoszenia Pana Jezusa. Wielokrotnie sprzedawałem Chrystusa pod tym kątem, że głosiłem tylko to, co On może nam dać, aby ktoś za Nim poszedł. Nie głosiłem całej i pełnej Ewangelii, mówiąc o całej drodze Pana Jezusa, tylko naciągałem i nagabywałem ludzi do tego, aby oni przyszli i uwierzyli. Aby oni przyszli i uwierzyli, tak jakby to była jakaś zabawa. Kto więcej sprowadzi ludzi, ten wygrywa. To było bardzo niedojrzałe. W ostatnim czasie Pan Jezus ukazał mi, że On tak nie robił i Jego uczniowie również tak nie robili. Oni po prostu stawali, głosili całą prawdę, mówiąc ludziom o tym, który jest prawdziwym, wiarygodnym Bogiem. O Bogu, który wypełnił swoje słowo, który jest wiarygodny i który to wszystko, co powiedział i postanowił, wypełnił, okazując miłosierdzie i łaskę przez krzyż, na którym zawisł dla naszego zbawienia. I zobaczyłem, że Jezus Chrystus nigdy nikogo nie ciągnął, aby poszedł za Chrystusem. Tak samo Paweł, kiedy głosił w synagogach, on nigdy nie robił nic na siłę. Stawał i głosił Ewangelię od początku do końca. Głosił od Abrahama do Chrystusa i dawał świadectwo, że ten Mesjasz, który został zapowiedziany, przyszedł i jest nim Jezus Chrystus i Bóg wypełnił swoje słowo i każdy w Jego imieniu może być zbawiony. I wtedy Żydzi, którzy słuchali Słowa Bożego, najczęściej zaczynali się ze sobą kłócić, bo nie przyjmowali tego, ale poganie, którzy stali gdzieś tam z tyłu i nasłuchiwali, przychodzili co szabat do świątyni, aby jeszcze raz słuchać prawdy, aby poznać tego Jezusa. I ich serca stały się otwarte. Bóg otworzył ich serca i oni zaczęli łaknąć i pragnąć. Wielokrotnie Chrystus w swoim słowie mówi trudne rzeczy. Jezus nie głaskał tłumów. Jezus nie był ulubieńcem tłumów, mimo tego, że ludzie Go kochali i za Nim szli. Ci sami ludzie, którzy witali Go podczas drogi do Jerozolimy, tydzień później Go ukrzyżowali. I to jest normalne. Ale Jezus Chrystus wielokrotnie, kiedy nauczał, nie robił tego w taki sposób, w jaki ja to robiłem i w jaki robi to obecny Kościół. Uważam, że świat wszedł do Kościoła. Bardzo mocno świat wszedł do Kościoła i rozwodnił chrześcijaństwo, rozwodnił Ewangelię w taki sposób, że dziś głosimy to, co ucho łechce, żeby zdobyć słuchacza. Mówimy tylko to,
co Bóg może nam dać, co może nam zaoferować, co jest dla nas korzystne, co jest dla nas dobre, według naszego pojęcia dobra. A Jezus Chrystus tak nie robił. Jezus Chrystus patrzył tylko na Ojca i głosił Ojca. I nie rzucał pereł przed świnie, lecz głosił całą prawdę. I wielokrotnie, kiedy mówił do tłumów, kiedy mówił do swoich uczniów, wszystko zaczynał od tego i wszystko zaczyna się od tego. Każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów, mówi do tłumów, do tych, którzy mogą stać się uczniami, aby przemyśleli to, czy chcą za Nim iść. I mówi tą przypowieść, nawiązując do królów, którzy ze sobą walczą i wyliczają armię, czy aby na pewno mogą stanąć naprzeciwko siebie i czy to będzie zwycięska bitwa, czy to będzie po prostu pożoga. Chrystus ukazuje to również w obrazie budowniczego domu, który zaczyna budować, ale nagle orientuje się, że nie starcza mu pieniędzy na materiały do budowy. I mówi, że pójście za Nim trzeba dogłębnie przemyśleć, ponieważ to jest całkowita rezygnacja z siebie i śmierć dla siebie samego. Jest to śmierć dla swoich praw, dla swojego pojęcia dobra, dla swojego jakiegokolwiek pojęcia i wejście w życie Chrystusa. Pójście za Jezusem to jest śmierć na krzyżu, aby Jego życie objawiło się w naszym ciele. To jest ukrzyżowanie swojego ego, ukrzyżowanie swoich jakichkolwiek praw, oczekiwań i wzięcie krzyża. Krzyża, którym są prześladowania wewnętrzne i zewnętrzne, bo te wewnętrzne są dużo gorsze od tych z zewnątrz. Pójście za Jezusem to jest zaparcie się siebie całkowicie. To jest śmierć na krzyżu razem z Chrystusem i pójście drogą naśladowania Go w miłości. W miłości, w cichości i w pokorze. To jest wejście na drogę, która jest nie z tego świata. I ja głosiłem tylko tą dobrą stronę dla ludzi, teoretycznie, dobrą i korzystną. Ale nie mówiłem dużo o krzyżu, nie mówiłem dużo o zaparciu się siebie, nie mówiłem o tym, że na tej drodze będzie wiele trudności, wiele cierpienia, że wielokrotnie będzie nas to kosztowało całkowitego i codziennego umierania, niesienia krzyża za naszym Panem, że ludzie będą od Ciebie odchodzić, że nie będzie się działo tak, jak Ty sobie to wyobrażasz, że ludzie będą się z Tobą nie zgadzać i będą Cię nienawidzić, że będą wyrzucać Cię z synagog. Synagoga oznacza zgromadzenie, tylko dlatego, że opowiedziałeś się po stronie prawdy. Nie mówiłem o tym, że centrum życia chrześcijanina i drogą jest krzyż. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby ukazać nam drogę. On sam jest drogą, prawdą i życiem. Większość dzisiejszego głoszenia w internecie i w kościołach, w których dane mi było być, opiera się na głoszeniu tak zwanego dokończonego dzieła krzyża. Dokończone dzieło Chrystusa jest dokończone, wykonało się. I jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, ale w nadziei. Dzieło Chrystusa jest dokończone, ponieważ On je skończył, On je wykonał, po to byśmy my mogli w nie wejść. Ale pełni Jego objawienia my jeszcze nie widzimy, bo jesteśmy umiejscowieni w danej jednostce czasu.
I większość dzisiejszego głoszenia opiera się na tym, co ja mogę zyskać z tego, że Jezus na tym krzyżu umarł. To jest najbardziej zafałszowany i najbardziej ukryty egoizm, jaki tylko istnieje. Bo Jezus Chrystus poszedł na ten krzyż, aby wziąć nasz wszelki grzech, wziąć to, co nas oddzielało od Ojca, co było przeszkodą w naszym połączeniu się z Ojcem, w relacji z Nim. On, ten, który nie znał grzechu, wziął cały grzech świata na swoje barki i nie szukając swego, jak owca prowadzona na rzeź, zawisł na tym krzyżu. I On to uczynił, abyśmy my, tak jak On, stali się wolni i przyszli w ramiona Ojca. I ten sam Chrystus, który na tym krzyżu zawisł, powiedział: naśladujcie mnie. Właśnie w tym, co zrobił. On przeszedł drogę, którą nam wytyczył, którą my możemy iść tylko dlatego, że On przeszedł ją pierwszy i że On na tym krzyżu zawisł. On nie umarł dlatego, byśmy my mieli czerpać jakiekolwiek korzyści z Jego śmierci. On na krzyżu umarł, aby nas wprowadzić w ramiona Ojca, by Arka Przymierza, którą jest obecność Ojca, raz na zawsze zamieszkała znów w naszych sercach. Byśmy w jedności z Bogiem podążyli tą samą drogą na krzyż, którą poszedł On. I to jest chrześcijaństwo. Nigdy więcej nie będę już nikogo przekonywał do tego, żeby poszedł za Jezusem lub stał się chrześcijaninem. Wielokrotnie mówiłem: uwierz w Jezusa, będziesz miał pokój w sercu. Uwierz w Jezusa, zmieni się całe twoje życie. Uwierz w Jezusa, będzie tak i tak. Ani Paweł, ani Jezus, ani żaden z uczniów Chrystusa nie głosił tak Ewangelii. To jest rozwodnienie, które nastąpiło przez wejście świata w Kościół. I to jest bardzo podstępne. Wiecie, jaki jest fenomen Chrystusa i Ewangelii? Fenomen Chrystusa i Ewangelii polega na tym, że ona jest nie z tego świata. I ona ciągnie ludzkie serca czymś innym niż ten świat. Ten świat dąży do posiadania pieniędzy, władzy, dobrobytu, pokoju, bezpieczeństwa, spokojnego życia, całkowitego zaopatrzenia i takiego właśnie: niech będzie wszystko tak, jak ja sobie wyobrażam, żeby było dobrze. Natomiast pójście za Jezusem Chrystusem to jest wyjście pod krzyż. To jest wyjście ze swojego bezpiecznego domu, ze swojego bezpiecznego źródła komfortu. To jest narażenie się na śmiech, na pokusę, na ataki świata, na ataki przeciwnika, na pożądliwości ciała, których się nie zaspokaja, które krzyżuje się razem z Jezusem Chrystusem. To jest wyjście ze swojej komory celnej, to jest całkowite pogardzenie tym światem i zrozumienie, że na tym świecie jest się tylko na chwilę i że to jest pielgrzymka, którą mogę przejść za moim mistrzem, idąc na krzyż lub cały czas oszukując swoje serce, czerpiąc jakieś korzyści z tego, co zrobił Jezus lub ktokolwiek inny. Wiele osób mówi, że Boża dobroć prowadzi człowieka do upamiętania. I tak jest, bo Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie i swoją łaskę. Ale Boża dobroć, którą Bóg nam okazuje tak hojnie, prowadzi nas na krzyż. Prowadzi nas do tego, aby całkowicie ukrzyżować swoje wnętrze, aby ukrzyżować swoją duszę, aby ukrzyżować swoje ciało, aby Jego wnętrze, Jego życie, Jego pragnienia, Jego miłość działała w nas.
I tak jak Paweł pisał, każdego dnia noszę w sobie umieranie Pana Jezusa, aby Jego życie objawiło się przez moje śmiertelne ciało. To jest właśnie to. A tymczasem ludzie kombinują, jak z Ewangelii wycyckać coś dla siebie. Na przykład, ja wierzę w to, że już nie będę się starzał. Ja wierzę w to, że będę chodził w pełnym zdrowiu. Ja wierzę w to, że będę nieśmiertelny i nietykalny. Jak ktoś rzuci we mnie kamieniem, to ten kamień się odbije we mnie. Ja wierzę w to, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, więc co sobie zamarzę, to będzie. Ja wierzę w to, że mogę nie doświadczać choroby, strachu, lęku, bólu i zwątpienia. Ja wierzę w to, ja wierzę w to, ja wierzę w to. I każdy wierzy, w co tak naprawdę chce. Mówiąc, że to jest ta sama Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który już wszystko przecież na tym krzyżu zrobił, więc On otworzył mi bramy bogactwa, bramy zdrowia, bramy nieskończonej radości, bramy tego. I powiem wam, że otworzył. Ale nie według tego świata, ale według Jego Ducha, który w nas mieszka. I to jest na tym przykładzie, on pięknie to zobrazuje. Paweł, który głosił Ewangelię, wielokrotnie siedział w więzieniu za Jezusa. W więzieniu nie było ani przyjemnie, ani dobrze, ani pachnąco. Robili pod siebie i byli przykuwani do ściany, w dybach siedzieli. Smród i dziadostwo. Ale on, kiedy z Sylasem jest w więzieniu, śpiewa hymny Bogu. Nie śpiewa dlatego, aby Pan go uwolnił z więzienia. Śpiewa dlatego, że on już jest wolny, wewnętrznie. I mimo tego, że doświadcza tych cierpień zewnętrznych, ale również doświadcza prześladowania wewnętrznego, którym jest ciągły cielesny głos, który będzie obecny, dopóki my chodzimy w tym śmiertelnym ciele, który będzie na ciebie naciskał strachem, zwątpieniem, lękiem, tak jak na Pana Jezusa w Getsemanii. On, znosząc to prześladowanie, jest wpatrzony w Chrystusa i nie śpiewa hymnów dlatego, żeby Bóg przyszedł i uwolnił go z więzienia. On śpiewa, bo już jest wolny. On wie, że cała pełnia bóstwa, Jezus Chrystus, nasz ukochany Król, mieszka w naszym wnętrzu. I że On wszystko prowadzi, że wszystko jest dla chwały Jego imienia i że nic na tym świecie nie dzieje się bez Jego wiedzy i że On w tym więzieniu z Nim jest. Wiecie, jeżeli my nie będziemy głosić pełnej Ewangelii, całej, nie będziemy mówić o Bożej miłości, o Bożej dobroci, nie będziemy mówić o zaparciu się siebie, o krzyżu, o drodze za Chrystusem, o trudnościach. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że z radością przyjęliście grabież waszego mienia. Okradli was dla Chrystusa. Wiecie, ile w Biblii jest napisane o ucisku tego świata, którego będziemy doświadczać? A tym uciskiem jest trud codziennego życia. Tym uciskiem są choroby, tym uciskiem jest prześladowanie, wyrzucenie z rodziny. Tym uciskiem jest całe życie na tym świecie. Doświadczamy przecież tych samych rzeczy, których doświadczają ludzie w tym świecie. Wiecie, co nas odróżnia? To, że w nas żyje Chrystus, a w nich jeszcze nie. I skoro w tych ludziach nie żyje Chrystus i oni dążą do tych wszystkich światowych rzeczy, nie mając Boga, to dlaczego, skoro w nas żyje Chrystus, my dążymy do takich samych pragnień jak oni, tylko próbujemy je zdobyć przez Niego? To jest chyba szczyt egoizmu, jaki w ogóle istnieje. To jest jedno wielkie nieporozumienie.
Na świecie będziecie mieć ucisk, Jezus mówi, ale miejcie odwagę, ja zwyciężyłem ten świat. I ten ucisk, on nawiązuje do wszystkiego. Będą cię wykluczać, nie będziesz mógł nic kupić ani sprzedać, będą źle na ciebie patrzeć. Będziesz czuł presję tego życia. Cały ten świat będzie na ciebie naciskał po to, aby sprawdzić, co jest w tobie. Czy jest tam Chrystus, czy może jednak jest tam ten świat? Ten ucisk jest, był i będzie, dopóki Chrystus nie wróci. My tymczasem udajemy, że go nie ma i zaczynamy ogłaszać. Boże, dziękuję Ci za pełnię uzdrowienia. Boże, dziękuję Ci za to, że żaden przeciwnik mnie nie dotknie. Boże, dziękuję Ci, że wszystkie moje plany się zrealizują tak, jak to widzę. Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś dobry, że codziennie zaopatrujesz mnie w to i dajesz mi jeszcze większy nadmiar. I my mówimy już dziękuję za rzeczy, które się nie dzieją w naszym życiu. Nie ma w nas pokory i ja byłem bardzo niepokorny względem Boga i względem was, względem braci. Pokora to jest takie miejsce, w którym ty nieustannie kwestionujesz swoje myślenie. Być może idę w złym kierunku, być może idę w złą drogę. Panie, pokaż mi to. Nie chcę stać przy swoim, ale chcę stać przy prawdzie. I wtedy Jezus Chrystus może dopiero z tobą zacząć rozmawiać, kiedy ty jesteś w stanie się ukorzyć i uniżyć przed Nim. Powiedzieć, Panie, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Jezus Chrystus na tym świecie, jest taki fragment również w Ewangelii, jak Jezus mówi, ptaki mają nory, węże mają nory, a ptaki podniebne gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę złożyć. I mówi to w kontekście powołania człowieka do tego, aby poszedł za mną, poszedł za nim. On mówi, słuchaj, ja jestem bezdomny. Naprawdę? Chcesz iść za mną? Ten chłopak, którego on wtedy powołuje, ten człowiek, którego on wtedy powołuje, ogląda się wstecz, patrzy na swoją majętność, na swój dom. Panie, pozwól mi iść, bo tam spadek dostałem. Pozwól mi iść pogrzebać mojego ojca. Tam jest wiele takich fragmentów. A Jezus mówi, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty pójdź za mną. O tym już nikt nie chce mówić. Nikt nie chce mówić o tym, że pójście za Jezusem to jest wyrzeczenie. To jest doświadczanie opuszczenia, trudności, ucisków i prześladowań. To jest zaparcie się siebie i nieustanne ukrzyżowanie ego. I podążanie drogą naśladowania w pokorze, niosąc swój krzyż z Chrystusem, dlatego, że On nasz krzyż zaniósł. Wiecie, jak Biblia Gdańska tłumaczy ten fragment z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza? To jest całkowicie źle przetłumaczony fragment i to jest w ogóle wielka herezja. Ale większość dzisiejszego świata właśnie tak głosi Ewangelię. Ten fragment mówi, każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie samego, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A oni tłumaczą tak. Każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech odrzuci krzyż swój i idzie za mną. Bo właśnie koncepcja jest taka, że Jezus ten krzyż wziął, to po co ja mam cokolwiek nosić? Jezus ten krzyż wziął i dzięki temu, że On ten krzyż wziął, ty dzięki Jego mocy i łasce również możesz go wziąć. Bo jesteś na tym świecie jeszcze, ale nie jesteś z tego świata. Będziesz prześladowany. Będziesz odtrącany. Najbardziej będziesz prześladowany przez Kościół. O tym też nikt nie chce słyszeć.
najbardziej będziesz odrzucany i odtrącony przez własnych braci. Ale Bóg da ci taką miłość, aby ich kochać, aby wybaczać i dalej wypełniać Jego wolę. Jezus pragnie tego, abyśmy my Go kochali tak bardzo, byśmy razem z Nim wzięli krzyż, tak jak On wziął krzyż i Go naśladowali w tej miłości, a braci kochali tak bardzo, byśmy oddawali za nich swoje życie. Niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy, czy nie, czy nas kochają, czy nas nienawidzą, czy nas chcą, czy nas nie chcą. To jest właśnie bycie nie z tego świata. I wiecie co? Ewangelia nie jest w żadnym stopniu atrakcyjna dla tego świata. W żadnym. A my próbujemy ją uatrakcyjnić, żeby tylko zwrócić uwagę na Jezusa, który jest taki fenomenalny. To może zacznijmy jeszcze robić gwiazdy i tańczyć. A zresztą, przepraszam, już to robimy. Tańczymy z flagami, wychodzimy na ulicę, tańczymy wśród ludzi. Powiedzcie mi, czy Jezus tak robił? Czy Paweł tak robił? Czy Barnaba tak robił? Nam się coś pomieszało. I pragnę was za to bardzo przeprosić, bo głosiłem nieprawdę. Lub nie głosiłem całej prawdy. Bo chciałem się trzymać w ryzach tej fajności. Bo myślałem, że tylko tak przekonam ludzi do Chrystusa. I miałem dobre intencje, szczytne intencje. Ale właśnie zwiedzenie ma to do siebie, że nie jesteś jego świadomy. I tego zwiedzenia na tym świecie jest tyle. Byłem niepokorny. I wiecie, byłem w takim miejscu, że myślałem, że już coś wiem. Ale wiem, że jeżeli jest się w takim miejscu, to się tak naprawdę nic nie wie. To jest straszne miejsce i to jest miejsce pychy. I dzisiaj w pokorze do was mówię, proszę was, uczcie się na moich błędach. I nie przyjmujcie mojego gadania jako pewnik. Sami to realizujcie, sami to sprawdzajcie, sami z Chrystusem badajcie to, co gadam. I miejcie poprawkę na mnie. Ja cały czas wzrastam, dojrzewam w Chrystusie. Cały czas, każdego dnia Go poznaję. Stałem się mężczyzną. Ale to jest ciągła droga. Nieustanna droga. Każdego dnia, wczoraj, dzisiaj, nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłem wczoraj. Więc miejcie to na uwadze, patrząc na moje filmy. Tych filmów, których nie byłem w stanie słuchać przez własny egoizm, który na nich widziałem, przez impulsywność i niedojrzałość, wykasowałem. Te, które Pan Jezus mi nakreślił, by skasować, bo nie głosiłem całej Ewangelii, tylko chciałem uczynić chrześcijaństwo zachęcającym. Część filmów zostawiłem, ponieważ chcę, żebyście widzieli, jak się zmieniam i widzę, że tam są treści, które mogą wam pomóc. Więc możecie z nich korzystać, tylko zawsze miejcie poprawkę na to, że ja też idę do przodu, na to, że Jezus Chrystus też wypala mnie w ogniu, na to, że to cały czas jest proces, to nie dzieje się tak. I po tym wszystkim wiem, że nigdy już nie będę sprzedawał mojego Pana, ale będę mówił wszystko. Będę mówił całą prawdę, całą Ewangelię. I będę mówił, żeby ktoś przed chrztem czy przed wejściem, przez wiarę, przez pójściem za Nim, naprawdę się dogłębnie zastanowił. Bo pójście za Chrystusem to jest droga na krzyż, a nie droga do prosperowania. Nie droga do tego, żeby nam się dobrze wiodło i żyło. Nie, to nie jest droga wyznawania, że Panie, dziękuję Ci za to, za to, za to, za to, za to, mimo tego, że tego nie ma.
To się nazywa myślenie życzeniowe i to jest psychologia. Właśnie to. My uczyniliśmy z chrześcijaństwa psychologię, uczyniliśmy z chrześcijaństwa coś, co ma poprawić nasze samopoczucie. I ja wielokrotnie używałem Chrystusa po to, żeby On poprawił moje samopoczucie. Bo jak ty staniesz i zaczniesz się drzeć i gadać, no to twoje samopoczucie się poprawi. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o dogłębną obecność Chrystusa, który sam zmienia twoje wnętrze. I On pragnie tego, abyś ty był przed Nim prawdziwy. Abyś płakał przed Nim, rozmawiał z Nim, cierpiał z Nim i kochał razem z Nim. Wiecie, co jest prawdziwe w Chrystusie? Wszystko. A wiecie, co jest takie cudowne? To, że On nam ukazał pełnię człowieczeństwa. A Chrystus był prawdziwy. On płakał, On mówił prawdę, On podobał się tylko Ojcu, nie polegał na ludzkich względach, tylko wypełniał wolę Ojca. I za tą prawdę Go ukrzyżowali. I ty, kiedy będziesz tą prawdę głosił, musisz wiedzieć, że będziesz tracił przyjaciół, nawet wśród wierzących, bo to, co się dzieje obecnie wśród chrześcijan, którzy mówią o sobie, że są ewangeliczni, czy że są biblijnie wierzący, nie różni się niczym od tego, co widziałem w kościele katolickim. Niczym. Ta sama schemat, ta sama struktura, to samo działanie. Tylko wszystko jest jeszcze ubrane w piękniejsze szaty. Tej wzajemnej miłości, która tak naprawdę jest próżna i nieprawdziwa. I chcę wam powiedzieć, żebyście nigdy na nikogo nie patrzyli z góry. Bo nawet nam się często wydaje, a ja już jestem biblijnym chrześcijaninem, to wiem coś więcej niż ci katolicy czy protestanci. Nic nie wiesz. Ja też nic nie wiem i nic do tej pory nie wiedziałem. Jedynym wyznacznikiem jest to, że im głębiej Pana jesteś, tym więcej, tym głosisz prawdę, tym bardziej ludzie Cię nie rozumieją, nie chcą, odrzucają, a Ty stajesz się większym sługą. I kochasz coraz bardziej, szczególnie tych, którzy Cię nie chcą, którzy Cię odrzucają, którzy nie chcą z Tobą rozmawiać i którzy z Tobą się nie zgadzają. Wybaczasz i kochasz. To wybaczenie i ta miłość, którą przyniósł Jezus, jest tym, co On daje. I my zamiast gadać do Niego, Boże, daj to, proszę, dziękuję. Przyjdźmy w końcu i zapytajmy się, Panie, czego ode mnie oczekujesz? Ja z Tobą pragnę nieść krzyż. Ja nie chcę myśleć o sobie. Ja chcę myśleć o Tobie. Ty dla mnie to zrobiłeś, dziękuję Ci. I ja chcę Cię naśladować i przejść przez to życie. Jak owca prowadzona na rzeź. Bo wiem, że królestwo przygotowałeś dla mnie od założenia świata. Ale nie chcę iść tam dla tego królestwa. Chcę iść dla Ciebie, bo Cię kocham. Ty jesteś dla mnie jedyną nagrodą, jedyną miłością, jedyną pasją, moim oddechem, źródłem, miłością, sensem, potem, krwią, myślą, drogą i prawdą. I kiedy Kościół stanie w końcu w tym i przestanie już słuchać tych durnych nauczań w internecie, ale zamiast tego weźmie Słowo Boże i wsłucha się bezpośrednio w to, co mówi Jezus, to On to wykona w każdym z nas, jeśli tylko nie będziemy Mu przeszkadzać. Chcę wam powiedzieć, że wpadłem przez nauczania w internecie ze skrajności katolickiej, wpadłem w kolejną skrajność, która się nazywa tak naprawdę i fachowo ruch wiary. To jest taka sama religia i to nie różni się niczym od religii katolickiej. Niczym. I tak jak na ostatnich filmach mówiłem o tych skrajnościach, w każdej tej skrajności jest religia.
Hiperłaska, ruch wiary, ruch łaski, adwentyści, prawodawcy, prawo, dary, skupienie na zbawieniu, na usprawiedliwieniu, zbawienie, usprawiedliwienie, teologia, doktryny, Biblia. Wszyscy się kręcą wokół Chrystusa, patrząc na Jego poszczególne aspekty. A dawca już nie jest dla ludzi tak pociągający jak Jego dary. Bo przecież my możemy jeździć samochodem Chrystusa, to po co nam Chrystus? Jeśli ktoś myśli, że Chrystusowi podoba się to, żebyśmy my zamiast bycia z Nim i słuchania Jego głosu korzystali z tego, co On wysłużył nam na drzewie krzyża, to jest w błędzie, bo to jest najgłębszy i najbardziej podstępny egoizm, jaki tylko istnieje. I muszę wam powiedzieć, że zwiedzenie ma to do siebie, że nie wie się, że się jest w zwiedzeniu. Mi Pan Jezus pozwolił wejść w ten ruch wiary, pozwolił mi wejść w tą Ewangelię Prosperity, abym dzisiaj dał wam świadectwo o tym, że ta droga prowadzi donikąd. I chcę wam powiedzieć, że ludzie nie chcą słyszeć prawdziwej Ewangelii. Nie chcą słyszeć o tym, że największym darem Chrystusa jest On sam. Nie chcą słyszeć o tym, że On jest Ewangelią. Że Jego obecność w tobie jest wszystkim. Dla nich to jest niewystarczające. Oni muszą mieć namacalne coś. Tu uzdrowienie, tu dar, tu to, tu to. A kiedy uzdrowienie nie następuje, kiedy nagle rodzina się od ciebie odwraca, to ludzie się załamują, odchodzą i mówią: gdzie jest ten Bóg? Nikt mi nigdy nie powiedział, że ja będę musiał cierpieć. Że będzie ciężko. Mówili tylko o dobroci. I tacy ludzie znikają. Nie ma ich. Odchodzą. Bo ktoś zbyt pochopnie zanurzył ich w wodzie. Bo ktoś zbyt pochopnie poprowadził ich do Chrystusa. Nie mówiąc o tym, jak wielką cenę trzeba zapłacić, żeby za Nim iść. Jezus nie chce mieć przypadkowych uczniów. On chce mieć świadomych naśladowców. I my musimy jako Kościół to zrozumieć. Bo wtedy dopiero zaczniemy się poruszać w Chrystusie. Kiedy nie będziemy już przekonywać tego świata o tym, jaki nasz Pan jest wspaniały. Ten świat go nienawidzi, on go odrzucił i nas też odrzuci. To, co ciągnie ludzi do Chrystusa, to jest On sam, który objawia się przez inność. Na tym świecie nikt nie chce cierpieć. Na tym świecie nikt nie chce być wyrzutkiem. A Jezus dla nas stał się ubogi, żeby nas ubóstwem swoim ubogacić. I taka sama jest nasza droga. Jeżeli ty chcesz iść jakąś inną, to nie idziesz za Chrystusem. Niezależnie od tego, jak ubierasz to wszystko w piękne szaty. Idziesz za sobą, tylko nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. I chcę powiedzieć jeszcze, jeżeli będzie trzeba, napiszcie mi o tym też w komentarzach. Chcę powiedzieć jeszcze o takich najbardziej niebezpiecznych i egoistycznych herezjach, z którymi się spotkałem. Jeżeli będziecie chcieli, to nagram o tym też film, który opiszę to dokładnie. Ale jeżeli to już jest wam znane, to nie chcę się za bardzo na tym skupiać, tylko chcę się skupić na głoszeniu Ewangelii od początku. I chcę jeszcze raz nagrać fundament, ale tak, jak mówi o nim Chrystus, a nie tak, jak my słyszymy o tym w internecie. Pierwszym takim największym zwiedzeniem, jakie mam, myślę, że słyszałem, to jest to raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To jest wielkie kłamstwo, przez które masa osób poszła do piekła, ponieważ ty sam możesz wyrzec się zbawienia poprzez to, że odpadniesz od wiary. Jezus wielokrotnie mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tu jest dobry bój wiary, który trzeba stoczyć i który polega na tym, aby wytrwać w Chrystusie, który w nas jest.
Drugą sprawą jest to skupienie ciągłe na tych darach i właśnie to ogłaszanie, obwieszczanie, zaklinanie rzeczywistości. To jest wielka herezja, która prowadzi do wykorzystywania Chrystusa do tego, aby realizować swoje własne cele i korzyści. Niczym się to nie różni od religii katolickiej. Niczym. Kolejną sprawą jest to, że jest to skupienie na prawie i odrzucenie listów Pawła, mówiąc, że on został zwiedziony i że my dalej jesteśmy pod prawem. Prawo przykazań jak najbardziej ono obowiązuje, ale w Chrystusie Jezusie przechodzimy w Jego osobę i żyjemy w Jego wypełnieniu prawa. I to nie jest tak, że to prawo zostaje skreślone. To prawo jest wypełnione w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany i On nas prowadzi miłości, w miłości i przez miłość, która jest wypełnieniem prawa. Kolejnym zwiedzeniem jest właśnie to, że ludzie nie biorą całej Biblii, tylko jej fragment wyciągają i na podstawie tego fragmentu budują swoją doktrynę czy teologię. Kolejnym takim zwiedzeniem jest mówienie, że Paweł popełniał błędy i dlatego cierpiał. Dlatego doświadczał cierpienia, dlatego go kamienowali, dlatego go wsadzali do więzienia, bo był nieposłuszny Bogu. I kolejnym zwiedzeniem jest to, że my dzisiaj możemy być nietykalni, że nie będziemy się starzeć, że dzięki łasce Chrystusa możemy chodzić w pełnym zdrowiu, że dzięki łasce Chrystusa te rzeczy, które dotykają ludzi na tym świecie, nas nie dotkną. Jezus ani słowa o tym nie mówi. I to jest właśnie to zaklinanie rzeczywistości i skupianie na darach. To jest życie zmartwychwstałym życiem, ale zmartwychwstanie jeszcze nie nastąpiło. Mamy do przejścia drogę i ta droga jest drogą na krzyż. Jeżeli człowiek się skupia, przepraszam, jeżeli człowiek się skupia na tych darach i na tym zaklinaniu rzeczywistości, że ja będę nietykalny, kamień się ode mnie odbije, że ja mogę mieć wszystko, mogę mieć wszystkie dary, Bóg mnie zaopatruje, Bóg jest taki, taki, że ja w tym chodzę, to rozmijamy się z całą nauką Jezusa Chrystusa, który pragnie od nas czegoś zupełnie innego. Droga za ukrzyżowanym jest drogą całkowitej samotności ze strony świata i bez zawierzenia się Ojcu jest nie do przejścia. Wymaga ogromnej pokory i całkowitego ukrzyżowania samego siebie. Jest to pójście z Jezusem na śmierć, gdzie Ty razem z Nim jesteś ukrzyżowany, aby Jego moc przemieniała Cię i działała przez Ciebie każdego dnia. Krzyż jest centrum życia chrześcijan. W tym czasie jest to krzyż. Jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, ale wiemy, że będziemy do Niego podobni. Kiedy Jezus Chrystus powróci na ziemię, czas się zmieni i dostaniemy nowe ciała i już nie będzie potrzeby znoszenia jakichkolwiek prześladowań ze względu na to, że ta cielesna natura nas nie będzie już dotykać. Ale teraz ona wisi z Chrystusem na krzyżu, a żyje w nas duch i według tego ducha musimy postępować. A to wielokrotnie wiąże się ze śmiercią dla siebie, z wystawieniem na pośmiewisko, na wyśmianie, na cierpienie i trud ze strony braci, świata i ludzi. Jan pisze, kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzą od Ojca, lecz od świata. Świat przemija, a z nim jego pożądliwość. Lecz kto wypełnia wolę Ojca, ten trwa na wieki. Jezus pragnie tego, abyśmy kochali Go tak, byśmy razem z Nim nieśli krzyż, zaparli się siebie i naśladowali Go w miłości, cichości, pokorze, całkowicie idąc o inną drogą niż idzie ten świat. I ta inność, to życie Chrystusa, ono pociąga ludzi do Ojca. I wtedy niczego nie sprzedajesz, ani nikogo nie sprzedajesz. Jezus Chrystus wprowadził nas w
głęboką relację z Ojcem. I On jest wszystkim. I wszystko z tej relacji musi wypływać, z naszej więzi z Nim, z Jego prowadzenia, z rozmawiania, ze słyszenia Jego głosu. Jeżeli coś staje się mechaniczne albo jest tak, na przykład Jezus Chrystus zawsze uzdrawia w ten i w ten sposób, albo Jezus Chrystus nigdy nie uzdrawia w ten i ten sposób, to i to jest religią, która nie różni się od siebie w żadnym stopniu. Chrystus jest pośrodku i chodzi o głęboką więź i relację z Nim, o prowadzenie, bo On prowadzi wszystko tak, jak chce, najlepszą możliwą drogą. I tych zwiedzeń jest masa. Widzę też, co się wydarzyło na przykład ze chrztem Duchem Świętym, co ludzie z tego zrobili, robiąc jakieś drugie oddzielne wydarzenie. I wiele osób dzwoni do mnie i mówi: Janek, pomódl się za mnie, połóż na mnie ręce, bo ja czuję, że nie mam w sobie Ducha Świętego. Jeżeli nie masz Ducha Świętego, to jak ty w ogóle mówisz o Chrystusie? Bez akcji Ducha Świętego nie byłbyś w stanie zrozumieć tego, co mówi Słowo? Nie byłbyś w stanie iść za Nim, mówić o Nim, a twoje serce nie szukałoby Go z całej siły? Właśnie to jest kolejna kwestia. Ludzie po ludzku podchodzą do spraw duchowych i robią sobie z tego jakieś oddzielne wydarzenia, sytuacje, obrzędy, takie czy inne. A sprawa z Duchem Świętym ma się tak, że w momencie, kiedy ty uwierzyłeś, już go otrzymałeś, bo on włączył się w twojego ducha. I to, co się stało z apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy, to było nic innego, jak to, że Chrystus przysposobił ich charakter i ten duch po prostu się z nich wylał i oni wyszli w Jego mocy działać. Dlatego w Biblii są dwa wydarzenia, kiedy Jezus przychodzi do uczniów i mówi: weźmijcie Ducha Świętego, a potem tyle czasu później oni wychodzą przygotowani do misji. I to się objawiło przez szum, przez ogień, aby oni mieli pewność, że to już jest ten czas. I wielokrotnie ludzie przychodzą i mówią: nie mam Ducha Świętego, połóż na mnie ręce, tak jakby mnie do tego potrzebowali. Ale nie potrzebujesz mnie, potrzebujesz Jezusa. I wtedy mówię im: Duch Święty jest w tobie, masz go, ty musisz uwierzyć w to, że On jest i cię prowadzi. A On wtedy będzie cię prowadził dalej, przemieniał, zmieniał i się w końcu z ciebie wyleje. I tym Duchem Świętym nieustannie ludzie mówią: musisz się napełniać poprzez poddawanie się Jemu. Żeby On się z ciebie wylewał, ty nieustannie musisz pić ze źródła Słowa Bożego i głębokiej więzi z Ojcem, gdzie ty jesteś z Nim, kiedy biegasz, kiedy chodzisz, kiedy przeżywasz. Po prostu jesteś z Nim jedno. I nic cię już od Niego nie może odłączyć. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. I to jest Ewangelia. To jest Ewangelia. A ludzie zamiast tego wybrali świat i ubrali go w piękne szaty chrześcijańskiej gadki. Przepraszam was za to bardzo. I niesamowicie raduję się, że Jezus otworzył moje oczy i pozwolił mi tego doświadczyć, abym dziś mógł się z wami podzielić. Teraz będę głosił Ewangelię w całości i nigdy już nie będę kogoś przekonywał ani zachęcał, ukazując to w atrakcyjny sposób, żeby ktoś poszedł za Chrystusem. Będę głosił prawdę. Jeżeli Ojciec kogoś pociągnie, to go pociągnie, a ja mu usłużę prawdą i miłością. I na sam koniec tego filmu pragnę wam przeczytać fragment, który właśnie się dzieje. To, co przeżyłem, też bym określił słowem z mojego ulubionego psalmu, 73. czy 6. Tam jest napisane:
a przeczytam wam i to, i to. Dajcie mi tylko chwilę. Przeczytajcie sobie cały ten psalm, bo on właśnie dokładnie mówi o tym wszystkim, co się dzieje w obecnym chrześcijaństwie. A ja wam przeczytam fragment. Gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nic nie rozumiałem. Byłem przed tobą jak zwierzę, a jednak zawsze jestem z tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę. Poprowadzisz mnie według swej rady, poprowadzisz mnie według swej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogo innego mam w niebie i na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki. Oto bowiem ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą. Wytracisz tych, którzy cudzołożą, odstępując od ciebie. Mnie zaś dobrze jest zbliżyć się do Boga. Pokładam w Panu Bogu moją ufność, aby opowiadać wszystkie Jego dzieła. I ludzie też nie chcą słyszeć o sprawiedliwości Bożej, o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i że największą przeszkodą, przed którą On nas będzie chronił, za wszelką cenę jest grzech, który jedynie może nas oddzielić od Ojca. Ludzie nazywają dobrym to, co im się wydaje dobre, a nasze drogi nie są Jego drogami. I właśnie chodzi o tą pokorę, aby poddać się Bogu i zaufać Mu w tym, że On ze wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Go kochają. A chrześcijanie zamiast tego szukają swego lub kłócą się ze sobą nawzajem o rodowody, o to, co jest napisane w Biblii, zamiast być czystą i świętą miłością, Jezusem Chrystusem. A ta miłość nie jest taka głaskająca. Miłość jest konkretna, jest prawdziwa. I to, jaka jest miłość, objawia nam w całości Jezus Chrystus. W całym Słowie Bożym. Nie tylko w pewnym fragmencie. I to jest miłość. Bóg jest miłością. I to, jaki On jest w Starym Przymierzu, jak i w Nowym, to jest miłość. Chrystus przyszedł i obwieścił nam rok łaski naszego Boga. Jego miłosierdzie jest nieskończone. Przyszedł, aby nas ocalić od śmierci, od gniewu. Bo nasz Bóg jest wielkim wojownikiem. I nic, co jest nieczyste, przed Nim się nie ostoi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy weszli na drogę uświęcenia, aby On mógł nas przygotować jako czystą i świętą oblubienicę. Bez tego nikt nie ujrzy Boga. I teraz fragment już na zakończenie. Drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział. Staraj się, 15 werset. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy pobłądzili w sprawach prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych.
To wywracanie właśnie sprawia, że ludzie zakorzeniają się w czymś innym niż Chrystus. I jeżeli przychodzi ucisk, oni odpadają, bo nie są umocowani na prawdziwym fundamencie. I to jest dlatego tak bardzo niebezpieczne i tak niszczy wielu chrześcijan. Czytamy dalej. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony. Mając taką pieczęć, zna Pan tych, którzy należą do Niego. Oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych. Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę. Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. To jest właśnie pułapka herezji. Ty sobie nie zdajesz sprawy z tego, że trwasz w zwiedzeniu. I tylko czystość serca, kiedy prawdziwie szukasz prawdy i masz odwagę kwestionować swoje myślenie, Jezus ci tą prawdę ujrzy. Jezus ci tą prawdę objawi i pokaże. I dalej. A to wiedz, że w ostatnich dniach nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni i bezbożni, bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, nawet jeżeli są mówione pod jego pretekstem. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie. Ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni, jeśli chodzi o wiarę. Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi. Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość. Cierpliwość jest znoszeniem cierpienia. Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze. Prześladowania, które znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. I ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie, całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie Jego przyjścia
i swego królestwa. Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Lecz ty bądź czujny we wszystkim, znoś cierpienia, wykonuj dzieło ewangelisty, w pełni dowódź swojej służby. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Jesteśmy na tym świecie, ale nie z tego świata. Nie uchylaj się od cierpienia. Wejdź w nie razem z Chrystusem. Zaprzyj się siebie. Weź swój krzyż i naśladuj go. A doświadczysz głębi Chrystusa. Nie da się poznać Chrystusa Jezusa bez doświadczenia cierpienia. To jest głęboki mistycyzm jedności z Nim. Kiedy cierpienia doświadczasz, to cierpienie nie doświadcza ciebie, bo ty w głębi, w relacji z Chrystusem wiesz, że to jest życiodajne. Poznajesz Go, a zarazem nie szukając swego, postępujesz tak, jak On postępował. I kochasz, i głosisz. Wisisz razem z Nim na krzyżu, a moc Jego zmartwychwstania objawia się przez Twoje życie. A On dzieli się z Tobą jak z przyjacielem. Tym, co przeżywa, swoim trudem, i daje Ci moc do tego, byś był Jego świadkiem, ale nie według świata, ale według Ducha. To jest głębia Chrystusa, na którą On nas zaprasza. W 6 rozdziale Ewangelii Jana, po tym jak Jezus nakarmił cały lud, kiedy przepływają przez morze i Jezus przechodzi na drugą stronę, nagle ten sam lud, który on nakarmił, przychodzi do Niego i mówią, szukają Go, bo On ich nakarmił fizycznie. A Jezus mówi że to On jest chlebem i ofiarowuje im siebie. A na to większość Jego uczniów gorszy się i już więcej z Nim nie chodzi, mówiąc, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? A Jezus staje do swoich najbliższych i mówi, i wy też chcecie odejść? A wtedy Piotr staje i mówi, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jezus jest wszystkim i proszę, nie rozmiń się z Nim, ale idź za Nim. Każdy, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Panie Jezu, proszę Cię, abyś działał w naszych sercach, abyś przemieniał nas przez swoje słowo. Abyśmy wywyższyli Ciebie, Ojcze, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Byśmy poszli za Tobą, Panie, nie oglądając się wstecz, ale szli drogą naśladowania, wąską drogą zbawienia, wchodząc przez ciasną bramę i głosząc Ewangelię, którą jesteś Ty,
a nie jakieś światowe korzyści, psychologię, poprawę swojego samopoczucia czy zdrowia. Panie Jezu, nie żyjemy już my. Umarliśmy razem z Tobą na krzyżu, ale żyjesz w nas tylko Ty. I proszę, prowadź nas głębiej drogą Twojego naśladowania, drogą Twojej miłości, drogą krzyża i drogą na krzyż. Panie, niech moje dłonie nie wyrządzą nigdy krzywdy. Stopy niech zostawią ślady do wiecznej idylli. A moje oczy niech wpatrzone będą w miłość. Głowa pochylona niech na zawsze gardzi pychą. By moje uszy wsłuchiwały się w wołanie Pana. Na moich wargach niech spoczywa tylko prawda, obym bardziej napełniał serce niżeli żołądek. A moje myśli nie przeklęte, a błogosławione. Niech moje słowa prowadzą tylko do światła, a czyny objawiają miłość czerpaną ze skarbca. Niech sumienie przypomina zawsze perłę, oby serce pomieściło każde skrzywdzone stworzenie. Pamiętasz kwiaty, które upadły? Podniosłem je i pielęgnowałem, aż wydały płatki. Pamiętasz zapach ich, tamtych dni? Trochę się boję, ale muszę iść. Woła mnie mistrz. Woła mnie mistrz. Już czeka krzyż. Krzyż. Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Oto ja. Poślij mnie. Amen.